Trochę starczy tego mroczności. Co tam masz jeszcze przygotowałeś ciekawego? No, ja przygotowałem bardzo fajnych chłopaków z Gdańska. Słuchaj, co kto lubi? Ja nie wnikam, tak? A ja ich przygotowałem. Oni tam się sami ten... Jak zwał, tak są. Nie, zespół The Meisters, czyli majstry. Wyobraź sobie takich rock'n'rollowców, którzy... Czekaj. Zainstynuję ci pewną scenkę. No, wyobrażam sobie. Młody! Rzuć na młotek! Majster, czekaj, tylko tu browca dopiję! Budowa! Co wygrałem? Nic. Nic ci nie dam dzisiaj. Znaczy, dałem ci już wiśniowego ten napoju, więc spoko. No ale w każdym razie bardzo, bardzo fajny rock'n'rollowy, budowlany zespół. No ale co, na budowie grają czy co? Nie, kolesie, znaczy na budowie grają, powiedzmy, na przykład wiesz, to może tak od razu ich przedstawię, że jest Majster Johnny, który gra na łopacie i gardle, członek Grześ na szpadlu i wtórne gardło. Mister Schuster Kopara. Schuster się nie odzywa, ponieważ to jest lepiej dla wszystkich. No i na tym właśnie panowie grają, więc to może być bardzo, 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 bardzo ciekawe, ale tak grają, wiesz, tak brudno i rock'n'rollowo, ale to są chłopaki, które nie chcą gadać o sobie. Ja musiałem tak z nich wyciskać informacje, zwłaszcza od perkusisty. Bo masz przygotowany wywiad, tak? Mam przygotowany wywiad, który poleci, ale jeszcze nie teraz. Ale po prostu... ich biografia to jest Born to Rock, czyli rodzeni by rock. By być kamieniem. A dyskrypcja to jest konkretne, brudne, rock'n'rollowe granie bez zbędnej filozofii górnolotnego przekazu. Lubimy dobrą zabawę, dobrą muzykę, więc dobrze się bawimy i dobrze gramy jednocześnie. I to jest wszystko. Chłopaki mają też te różnych tam, wiesz, osiągnięć, dużo fajnych koncertów za sobą, nawet znaleźli się na zestawieniu płytki, ale to będzie zaraz. Teraz no to może usłyszmy ich kawałek, tak Berserker, czyli poszukiwacze tego, co robotnicy lubią najbardziej. To był kawałek Berserker. Kurde, szybko poszło, szybko znaleźli. To no bo szybko kawałek. Grają, wiesz, tak na i zagrane. Ale nie, ale bardzo fajnie grają, bo to jest taki powrót do starego, klasycznego rocka. No, nie do końca, bo to jest też nowy influence w brudnym punk rocku się znajduje, ale wiesz, i to był Berserker z koncertu w gdańskim Desdemonie. Mm-hmm. Podobał ci się? Nie słuchałem. Ratujesz mnie. You gotta be kidding, co ty tam robisz na tym czymś? Nic, nie patrz tu. Nie patrzę, nie mam jak. Nie podgląduj. Nie będę podglądywać. W każdym razie te strony nie mają wirusów. Okej, ci będzie. Nie wnikam, nie. Nie, no. Nie, szukam tu różnych sobie informacji, ale to później powiemy o różnych zespołach, które u nas występowały i co się z nimi dalej dzieje. Tak jest, tak. No to, wiesz co, bo ja też nie za bardzo wiem, co o nich, czy wiem, co o nich mówić, ale...
Ale lepiej jak sami mówią o sobie, ponieważ to jest też bardziej, wiesz... wiarygodne. No, bo ja przeprowadziłem sobie wywiad z wokalistą, który gra na łopacie i gardle. No to ładnie im to wychodzi. No, no to może teraz wywiad. Witam, siemano. Mówi Johnny z zespołu The Meisters z Gdańska. Gitara, wokal. Skąd wzięła się nazwa The Meisters? Nazwa The Meisters. No to jest ciężkie pytanie, ciężko wytłumaczyć. No gdzieś to się kiedyś zrodziło w naszych chorych głowach. Taki pomysł, że będziemy grali w przebraniach majstrów. Jak to się zrodziło, dlaczego tak jest, nie jestem ci w stanie tego wytłumaczyć. Stwierdziliśmy, że będzie to fajne. No i tak to już 3 lata trwa ponad. Co gramy? Gramy rock'n'rolla. Konkretne, brudne rock'n'rollowe granie. Jak mówiłeś, już gracie od 3 lat. Jak się zaczęła wasza przygoda właśnie z tym zespołem? No, zaczęła się tak, się w zasadzie poznaliśmy z Szusterem, bębniarzem w liceum. Do jednej klasy chodziliśmy i tak jakoś wyszło. Ja tam już coś zaczynałem brzdąkać na gitarze, Szuster coś tam zaczynał hałasować na bęblach. No i tak jakoś to wyszło. Potem przez internetowe ogłoszenie znaleźliśmy Grzecha na basie, który potem się okazało poszedł do tej samej szkoły, do której chodziliśmy z Szusterem i tak się zebraliśmy do kupy i w niezmienionym składzie. Cel, przesłanie. Przesłania nie ma żadnego. Przesłaniem jest dobra zabawa przede wszystkim. Energia. Przyszedłbyś na koncert, byś wiedział, o co chodzi. Opisać to słowami ciężko. No i inspiracje różne, bardzo szerokie. Nie zamykamy się jakoś na jeden kierunek, chociaż no jakby bazą wszystkiego jest rock and roll. Jakbyś chciał, mnie przycisnął do muru, żebym ci jakieś porównał do jakichś zespołów, to mogę wymienić. Peter Pan Speedrock z Holandii. Motorhead oczywiście, to zawsze gdzieś tam wychodzi inspiracja Motorhead. Przynajmniej z mojej strony, tego się nie wyzbędę chyba. Amerykański Zig, takie klimaty, szybkie, sporo porządnego rocka, tak jest, szybko, ostro, głośno. Jakie macie osiągnięcia już, będąc w zespole? No, osiągnięcia myślę, że kilkadziesiąt zagranych koncertów jak na razie. 2 demówki nagraliśmy i ostatnie nasze osiągnięcie, no to się znaleźliśmy na składance muzycznego ugięcia drugiej edycji. Nagraliśmy tam nasz numer On The Run, no z którego jesteśmy zadowoleni. Nagraliśmy na setkę w jeden wieczór w Radiu Gdańsk było nagrywane, także porządnie z realizacją też się zajmował. Jesteśmy zadowoleni z tego. Plany na przyszłość są takie, żeby koncertować coraz więcej, coraz dalej, coraz lepsze te koncerty grać i takie są plany. A jak wygląda proces twórczy w waszym zespole? Przychodzimy na próbę, otwieramy piwkę i zaczynamy grać. I tak to potem wychodzą z tego jakieś numery. Ostatnio mieliśmy 2 czy 3 miesiące przerwy właśnie z zamierzeniem robienia nowego materiału. No i 2 numery żeśmy spłodzili, całe 2 numery. No, na razie mieliśmy okazję na 3 koncertach wypróbować i odbiór z tego, co słyszałem, jest pozytywny, także fajnie. Rock'n'rollowe granie z punkrockowym attitude. A kiedy zawitacie do Zielonej Góry? Jak nas sam ktoś zaprosi, to możemy jutro jechać. Nie, generalnie, jeżeli ktoś chce, żeby zespół The Meisters zagrał w jego mieście, jesteśmy otwarci na propozycję. Minimum to zwrot kosztów, wszystko co więcej, mile widziane. No i zasadniczo swój sprzęt mamy, swojego busa mamy. Możemy jechać na koniec świata, bo ile tylko ktoś nas tam zechce. Pozdrawiam fanów zespołu The Meisters, jeżeli są tacy. Jeżeli nie ma, to zapraszam do zapoznania się z naszą twórczością, polubienia. I co mogę powiedzieć, chłopaki i dziewczęta, to jest The Meisters. Gdzie można was znaleźć? W internecie. Wszystko. Wpisujesz The Meisters, my, e, i, z, ty, r, z, 2 razy z. I wszystko jasne. Pierwsza strona z góry i można się zapoznać, posłuchać, poczytać, obejrzeć zdjęcia, nagrania. Wszystko można znaleźć w dobie internetu. Nie ma problemu.
było on the run. Maniechą to... chłopacy naprawdę, szybko i do przodu. Tak? No szybko i do przodu. Nie? Szybkie kawałki, szybki wywiad. No i dobrze, no, I'm on the run. No mało gadania, dużo, to, czy dużo też, no, grania jest fajnie, fajnie grają, ale szybko. Trochę krótko, taki niedosyt, dlatego trzeba na koncerty przychodzić, bo tego mają o wiele więcej. No. No, a w każdym razie Johnny tak śmiesznie wytłumaczył, jak nas znaleźć. No w internecie. Okej. No, ale... Bierzesz internet i ich tam szukasz, no. Tak, no ale do końca, jak czego sobie piszecie The Meisters na Facebooku, tam w wyszukiwarce, to oczywiście znajdziecie. Bądź na The Meisters razem pisane.bandcamp.com, tam też znajdziecie różne tam śmiechowate rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Które będziecie mogli sobie posłuchać. A mam jeszcze jeden ich kawałek. Mam jeszcze jeden ich kawałek. Mnie bardzo ciekawi, bo jeszcze go nie słyszałem. Nie słyszałem go jeszcze. Znaczy, słyszałem go w oryginale, bo jest niesamowity utwór. Także ciekawi mnie, jak chłopacy tutaj sobie poradzili, jak to zrobili. No. Taki dość znany kawałek. Znany. Jest to kawałek... Krąg ognia! Tak. Johnny Cash. No. Także no, kilka już tam, nie wiem... Tak naprawdę wersji jest tego, bo jak to jest, no wiadomo, znany, fajny kawałek, to sporo zespołów go coveruje. Takim też się stało, że The Meisters zagrało Ring of Fire. To co? Od razu pojedziemy. Dobra, jedziemy teraz do Ring of Fire. Normalnie kręgi ognia się tutaj pojawiły, to na pewno. No wyobraź sobie, co się dzieje na scenie, bądź pod sceną! Ale to dopiero muszą być taki pit, kurczę, wiesz, kręgi taki Ring of Fire. Nie, że tak machają głowami przy tych łopatach, jak... Ja się tylko zastanawiam, jak oni na tych łopatach grają, że oni takie dźwięki wydają. Wiesz co, nie wiem, to zawsze zostanie dla mnie zagadką, może kiedyś przyjadą do nas, nam pokażą. Oby. A kto wie? Zaprosimy ich, może przyjadą, jak nie, to może ktoś innych zaprosi. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tutaj wyszukiwałem sobie jakieś krótkie informacje o zespołach, które już były u nas. Mam tutaj zespół Anemia. Oni 4 marca grali na Rok Nocą w Różach. Tak. I no cóż, na ich fanpage'u można sobie zobaczyć relacje z tego koncertu razem z krótkim wywiadem. Czy polecam, zobaczycie, jak zespół gra na żywo, bo tutaj mieliśmy okazję z nim porozmawiać, trochę kawałków posłuchać. No, dokładnie. No, ale zobaczymy, jak to jest. Co jeszcze? Chłopacy rzucili na owsiaknety.pl swój teledysk, brak mi słów, i chłopacy, zespół, chłopacy i dziewczyna rzucili swój kawałek na owsiaknet i chcą, żeby głosować na niego, także... Głosujcie, wchodźcie na ich. Można wchodzić i zobaczyć.
popatrzeć i klikajcie okejki. Tak, klikajcie okejki, lajkujcie. Lajki, tak. Dalej. Lubczyjcie takie lubczyki. Za to 15... Nie, co ja gadam, 22 marca. 15 już było. No, w piątkę mi się pomyliło. Ale piątek, 22 marca, mamy bardzo fajny koncert. Też właśnie naszych gości, którzy gościły tutaj, ale... Właściwie to gościówy. Gościówy, nie, mówię, że go... Spoko. Nie, chodzi mi o to, że zespół Sharon, który u nas gościł, będzie grał z zespołem, którego zawsze jest 13 i to w samo południe. 13 w samo południe. Tak jest. No, oni są tam półfinaliści telewizyjnego show Must Be The Music. Jeszcze musimy ich zgarnąć tutaj, bo jeszcze ich nie mieliśmy. No to może akurat, jak nie wiem, gdzieś tam koncert będą grali, to może zostaną na dłużej albo coś. Znaczy, no zawsze można pójść, nie? Tam nie ma żadnego problemu. No to wiesz, zrobimy wywiad, fajnie będzie. No. O, to mądrze czasem mądrego posłuchać. No i będzie, on się oczywiście odbędzie w klubie 4 Róże dla Lucję. Bilety przed sprzedaż to 10-15 zł, 10 dla studentów, jeśli masz legitymację studencką, 15 normalnie, a w dniu koncertu 15 zł 20. Ale uważam, że 13 samo południe słuchałem, Sharon słuchałem, jest na co popatrzeć. Czy ja w 13 samo południe gdzieś tak 2-3 koncerty grałem na jednej scenie, nie? Ale z nimi, czy po prostu... Na jednej scenie. Na jednej scenie. Że my graliśmy sobie, oni też grali sobie i tam w jakimś stopniu tam niby, wiesz, rzeczy z widzenia się chyba znamy, nie wiem. Ale fajnie grałem, mi się zawsze podobały ich koncerty. Nie, no co tam. Nie. Dobra, no to szczerze, to skoro... No, 13 w samą południe nie mamy, ale skoro mamy Sharonki, no to... Przypomnijmy sobie Sharonki. Przypomnijmy sobie, co można spotkać na koncercie w piątek. Sharonki. Take me to the Riverside. I wanna know some-
Riverside Sharon. Tak, a teraz wiadomo z ostatniej chwili. Wow! Pam! Łamiąca wiadomość, breaking news. Breaking news. Właśnie teraz, właśnie przed chwilą dostaliśmy informację, że zespół Greenberg, pochodzący z Zielonej Góry... Zespół Greenberg, Zielonogórzaninie! Którzy byli również u nas w audycji i grali, śpiewali... Na żywo! Na żywo grali, śpiewali? Tak. Będą grać na przystanku Woodstock 19, także my im serdecznie gratulujemy. Wioska, gratulujemy. Już drugi raz będą grać. Tak, będą grać drugi raz, także no, chłopacy się spodobali. No my na pewno bardzo będziemy. Fajnie. Będziemy, oczywiście, że będziemy. Kurczę, oczywiście, no będzie świetnie. No, a na przykład zespół Duch, którego mieliśmy na pierwszej audycji, znaczy puszczaliśmy na pierwszej audycji, wygrał na ostatnim PKS Festiwal krakowskim Nagrodę Publiczności, więc gratulujemy. Yeah, ale za to, co się dzieje w sobotę? Otóż w sobotę 23 marca... koncert grają RWA's Default, czyli RWA, czyli przynajmniej wielbiany zespół mojej rodacy. Jest. W każdym razie Chorzowa, tak? Świetnie progresywny zespół, który ma naprawdę świetną już karierę i jeszcze lepsze przyszłościowe plany. Będą grali z formacją Default, których w sumie jeszcze nie zaprosiliśmy, ale możliwe, że rozmawialiśmy, tak. więc wiem, którzy grają alternatywny nu metal czy hard rock. Wstęp oczywiście 10 zł w pubie Rockout. O godzinie nie napisali. To wszystko 23 marca. Napisali o 19.30. Więc posłuchajmy sobie teraz RWA. Taki mały przesmak. Powietrze. Thank you.
Tak więc przyjdźcie, chłopcy i dziewczęta, w sobotę na koncert RWA. Kurczę, jak ja żałuję, że mnie nie będzie, no. Kurczę, no normalnie motyla noga, no. No cóż. I pomp kawałki, czy coś takiego, kurczę kawałki. Ale dalej w ogłoszeniach, zespół Soulplay w dalszym ciągu walczy o występ na tegorocznych juwenaliach Uniwersytetu Warszawskiego i potrzebują naszych głosów. Naszych, waszych wszystkich głosów. A to gdzie można głosować? Już mówię, bo nie trzeba ani tam lubić żadnych aplikacji, ani podawać numeru karty kredytowej, ani przesyłać skanu dowodu osobistego taty. Wystarczy wejść pod adres ankiety Stage4U, czyli Stage4IOU i wybrać Soulblade. Czekaj. Zrobiłeś to? Jeszcze nie, bo nie, bo ten laptop coś dalej, no to dalej. Dalej co? O Keepersach możemy powiedzieć. No, co za chwilę puścimy ich kawałek, jeszcze powiedzmy w starym składzie, bo tutaj już mamy informację, że od 4 marca mają nowego wokalistę. Nowy gardziel, nowa siła. Nowa gardziel, nowa siła. Są chłopacy, są Keepersi zadowoleni z nowego gardła. No cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Zobaczymy, jak to wyglądało. Także co? Myślę, że możemy się też pomału żegnać tym kawałkiem. Po zakończymy? Nie. Czyli jeszcze... Znaczy, ciekawe w ogóle, jak będzie z nowym wokalistą to wszystko tego wyglądało. Ja mam nadzieję, że też nam podrzucą swoje nowe nagrania. Jeśli już nagrają z tym nowym, będzie nice. Dobra, to my się pomału żegnamy tym kawałkiem. Tak jest. Wybawca. O, idealnie. No. Dobry, taki wybawca w poniedziałkowy wybawca. Poniedziałkowy wieczór. O, ja już czekam, pójdę do domu, czeka mnie tam poniedziałkowy wybawca. Także dzięki, Kai. Dzięki, Paweł. Tak, także do usłyszenia w przyszły poniedziałek, godzina 20. Kontaktujcie się z nami oczywiście. Garażowy Indeks. Na razie, cześć. Bye.